Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kim jest człowiek. Zapraszam. Święty Tomasz nazywa człowieka animal racjonale, zwierzę rozumne. Mamy w sobie więc te dwa elementy. Z jednej strony element cielesny, z drugiej strony element duchowy. Ze strony cielesnej oczywiście samo ciało. Następnie poznanie zmysłowe, nasze zmysły, zmysłowe popędy, emocje. Wszystko to są rzeczy, które są związane z naszą cielesnością. Te rzeczy, które ewidentnie dzielimy również ze zwierzętami. Z drugiej strony mamy również tą sferę duchową. Mamy zdolność poznania, rozumienia ogólnych pojęć, a więc rzeczy wiecznych i niematerialnych. O co chodzi? Jesteśmy w stanie na przykład zrozumieć słowo, ideę sprawiedliwości. Pomimo tego, że sprawiedliwości jako takiej nie widzimy. Widzimy rzeczy, które opisujemy jako sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. Widzimy coś, co opiszemy, że stało się coś sprawiedliwego. Natomiast oczywiście samej sprawiedliwości jako takiej nigdzie nie ma. To nie jest konkretna rzecz. To jest idea. To jest pewne ogólne pojęcie. W tym sensie jest ono niematerialne i wieczne, bowiem jeśli coś jest niematerialne, nie może zostać zniszczone, to nawet założywszy, żeby przestał istnieć zupełnie nasz świat, zostałaby zlikwidowana również cała materia, gdyby jednak jakaś pojawiła się nowa istota rozumna, wciąż jako rozum byłaby w stanie ta istota pojąć ideę sprawiedliwości. Ta idea jest wieczna, niezależna od rzeczy materialnych. Ona może trwać wiecznie i jest ewidentnie rzeczą niematerialną. I my jesteśmy w stanie ją zrozumieć, jesteśmy w stanie ją pojąć i co więcej, jesteśmy w stanie jej pragnąć. To świadczy o naszej duchowości, to zmusza filozofa do tego, żeby przyjął, że faktycznie mamy w sobie element niematerialny i nieśmiertelny. Bowiem człowiek, aby coś poznać, potrzebuje pewnej proporcjonalności. Aby poznać rzeczy materialne na sposób materialny, potrzebujemy tych materialnych zmysłów, potrzebujemy oka, potrzebujemy dotyku, potrzebujemy węchu i tak dalej. Żeby poznać rzeczy niematerialne, żeby poznać ogólne pojęcia, na przykład potrzebujemy mieć w nas coś niematerialnego. Żeby poznać i pragnąć czegoś wiecznego, powinniśmy mieć w sobie coś proporcjonalnego, a więc również coś niematerialnego i wiecznego. I to jest ta sfera naszej duchowości, czy jeszcze powiedzmy duchowa sfera, czyli nasza dusza. I dalej, władze naszej duszy. Najpierw rozum. Wyższa władza poznawcza, czy też duchowa władza poznawcza. Rozum właśnie poznaje ogólne, wieczne, niematerialne prawdy. Zasadniczo jest ukierunkowany na poznanie prawdy, czyli rzeczywistości i uwaga, jest w stanie zweryfikować subiektywność poznania zmysłowego. Zmysły poznają faktycznie bardzo subiektywnie. Kolor na przykład jest rzeczą bardzo subiektywną. To jest kwestia tego, jak dany przedmiot odbija światło. My odbieramy później to, widząc w ten lub inny sposób. Zwierzęta widzą kolory zupełnie inaczej, znaczy widzą w bardzo różny sposób, a więc jest to rzecz subiektywna, natomiast my jesteśmy w stanie to zbadać, to znaczy poprzez rozum jesteśmy w stanie zweryfikować subiektywność naszego poznania zmysłowego. Rozum służy właśnie do tego, aby poznawać ogólne, niematerialne, wieczne prawdy, jak chociażby właśnie sprawiedliwość. Wola z kolei jest wyższą, czy też duchową władzą wykonawczą, decyzyjną. Po tym, jak rozum coś poznał jako dobre, prawdziwe, wola zapragnie tego jako dobre. Jeśli to faktycznie jest dobre, to znaczy wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre, natomiast może to zostać później w jakiś sposób obarczone różnymi brakami, także nie będzie to dobre, nie będzie godne pożądania, ale właśnie rzeczą woli jest dążyć do tego, co zostało poznane jako prawdziwe, jako rzeczywiste i wola, która rozpoznaje w tym pewne dobro, dąży do tego dobra. I bardzo ważne, skąd wiemy, że
mamy faktycznie taką wolę. Wola, czyli wyższą władzę decyzyjną, wola potrafi zdecydować nawet pomimo uczuciom, instynktom. Dominuje jako wyższa władza nad niższymi władzami, o których za chwilę sobie powiemy. Gdzie to widać? Na przykład człowiek, który widzi, że jego dziecko na przykład zrobiło coś złego i wie, że będzie sprawiedliwe, aby na przykład zostało w jakiś tam sposób ukarane, a wcale nie chce, żeby to dziecko zostało ukarane. Naturalne uczucia i instynkty jak najbardziej popychają tego człowieka do tego, żeby zbronił swojego dziecka. Jednak widząc, poznając rozumem, że sprawiedliwe jest, aby innemu coś oddać, aby ukarać jakoś własne dziecko, wola potrafi zdecydować pomimo tych uczuć, pomimo instynktów, tych pierwotnych instynktów. Dalej, niższe władze naszej duszy, czyli to, co potocznie nazywamy uczuciami, niższe, bardziej cielesne, zmysłowe władze naszej duszy. Pierwsza władza pożądawcza jest to ta uczuciowa, zmysłowa władza, która popycha do tego, co zostaje rozpoznane przez ciało w zasadzie jako korzystne dla przetrwania, rozwoju jednostki lub gatunku. Przede wszystkim ukierunkowane na odżywianie i rozmnażanie, ale nie tylko, to znaczy później, gdy rozum rozpoznaje coś innego jako dobre, władza pożądawcza również może tam zadziałać emocjonalnie, może czegoś pożądać w sposób, na swój własny, emocjonalny, zmysłowy sposób, ale zasadniczo jest ona ukierunkowana właśnie na to, co zostaje w sposób taki prymitywny, prosty, zmysłowy, rozpoznane jako korzystne dla jednostki lub gatunku. I oczywiście jest to władza, która jest ważna i cenna, natomiast człowiek nie może się jej poddać, ślepo poddać. Musi działać właśnie na poziomie rozumu i woli. Następnie władza gniewliwa, czyli jest to ta zmysłowa, uczuciowa władza, która odpycha od tego, co zostaje rozpoznane jako niekorzystne, zagrażające dla przetrwania jednostki lub gatunku, czy też rozwoju jednostki lub gatunku. A więc te uczucia negatywne, które nas od czegoś odpychają, które każą nam albo uciekać, albo z czymś walczyć, albo właśnie wobec czegoś wyrazić jakąś tam niechęć. I oczywiście człowiek jest istotą skomplikowaną, te wszystkie władze też w jakiś sposób na siebie oddziałowują. I to, co pozostaje rozumowo poznane, może wzbudzać pewne emocje i emocje mogą później prowadzić do pewnych rozumowych refleksji, bez wątpienia. Myślę, że właśnie w tym nowym cyklu o wychowaniu w szkole Akwinaty będziemy sobie właśnie o tym mówili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.